Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy uruchamianie samolotu Tupolew 144D, czyli naddźwiękowy rosyjski samolot, który to rozpędzimy do dwóch machów. Ale tak, najpierw musimy to uruchomić i teraz właśnie przejdziemy sobie procedurę uruchamiania, ale i zrobienia sobie planu lotu. Tak, tutaj postaram się w miarę dokładnie to poomawiać. Także będziemy dokładnie wszystko omawiać, więc tak, będzie na pewno parę odcinków związanych tutaj z uruchamianiem tego samolotu. Więc pierwsze co robimy, to idziemy sobie na panel inżyniera. Tutaj klawiszem C się posługuje. I włączymy sobie baterię, tak? Tu mamy baterię pierwszą. Tu mamy baterię drugą, baterię trzecią i baterię czwartą. Tak, mamy aż cztery baterie. Także lampki nam się pozaświecały. Ale jeszcze możemy sobie wykonać pewne testy. Możemy tutaj przytrzymać lampkę, zobaczyć czy, znaczy przytrzymać ten przycisk i zobaczyć czy wszystkie lampki nam się tutaj podświetlają. Tak samo możemy wykonać test tutaj tych lampek i mamy też ostrzeżenie i wygląda, że wszystko działa. No z takich lampek możemy jeszcze tutaj sprawdzić, czy mamy wszystkie oznaczenia, tak. Tu mamy teraz informację, że jest wysunięta pięta ogonowa. I jest wysunięte podwozie, tak? Trzy golenie z kołami są wysunięte. I pięta ogonowa to jest oczywiście, tak, tutaj wystaje nam taka pięta ogonowa, która chroni samolot przed uderzeniem ogonu o ziemię. No i podwozie jest wysunięte, więc to jest OK. Jeżeli chodzi o test, tu chyba też mieliśmy test, ale teraz jeszcze on nie działa. Tak, dobra, to sobie zrobimy później, jak nie zapomnę. Idźmy dalej. Dalej musimy wystartować APU. Tutaj mamy przełącznik Master APU. Idziemy do góry. Mamy podświetlenie. Lampki. Idziemy dalej w APU Ignition. OK. Teraz powinniśmy przytrzymać pozycję Close Bleeda. To idziemy środkowym myszy. I powinno być OK. Więc uruchamiamy APU. Tak, czerwona lampka nam tutaj znikła. Tutaj czekamy, aż się rozkręci APU. I mamy APU rozkręcone. Teraz dajemy zawór bleed w pozycję górną. Musimy go tworzyć i chwilę go tak przytrzymać, aż tutaj nam się zapali zielona lampka oznaczająca. To jeszcze prot nam wskoczył, tak? Widzimy, że mamy odczyt woltomierza i jest zielona lampka, więc jest OK. Tak, tu możemy teraz sprawdzić właśnie odczyt woltomierza. APU ma prąd, GPU nie ma prądu. Idąc dalej, mamy Essential Bus, jest odczyt, prawa sieć nie ma odczytu, lewa sieć też nie ma i generatory silników jeszcze nie działają, tak? Więc na razie mamy tutaj APU uruchomione, ale żeby teraz pobierać prąd z APU, musimy włączyć oczywiście generator APU. Dajemy tutaj do góry. Tak, i dostaliśmy też tutaj zasilenie tego górnego układu. Tu widzimy też, że od razu mamy włączone prostowniki, czy też falowniki są od razu na on. Jeżeli to wyłączymy, to tutaj odłączymy oczywiście zasilanie. Tutaj jest hydraulika. Więc oczywiście, no, te prostowniki musimy oczywiście też sobie włączyć, ale one już są z domysłu włączone. Także tu mam jeszcze odczyty, jeżeli chodzi o ampery, to możemy zobaczyć, że tutaj prostownik pierwszy, z prostownika pierwszego jest pobierany prąd, z drugiego też, z baterii pierwszej nie, z trzeciej nie, więc z baterii już prąd nie jest pobierany. Tutaj mamy prostownik trzeci, czwarty, prąd jest pobierany. Z baterii już prąd nie jest pobierany. Tak, mamy włączone APU. Jeżeli wyłączę APU, to prostowniki już prądu, tak, prąd nie jest pobierany z prostowników, ale jest pobierany z baterii. Także, no tak działa układ elektryczny, trochę wam też pokażę. Tutaj co mamy? Tu mamy też napięcie, czy jest w baterii pierwszej, jest, drugie jest, lewa magistrala pierwsza, druga
i prawe magistrale prąd mają, bateria druga, czwarta też, tak, napięcie jest. Tu mamy fazy, możemy sobie odczytać fazy ABC, tak, i tu wszędzie częstotliwość jest. No i jeżeli chodzi tutaj o te wskazania, to jest hydraulika, tu mamy systemy hydrauliczne, mamy cztery systemy hydrauliczne, tak, HS to jest od właśnie system hydrauliczny, tu mamy zawory do systemów hydraulicznych pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, one są w pozycji teraz automatycznej, możemy pójść w open do góry, ale te zawory są teraz otwarte, na zielono mamy podpisane, że są otwarte. Tutaj mamy wskazania ciśnienia w hydraulice, podziałka razy 10 kg na centymetr kwadratowy. Tu jest tak wskazanie dla systemu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Tutaj mamy ilość płynu hydraulicznego w litrach. Tu widzimy, że układ drugi, czwarty ma więcej płynu hydraulicznego. Jest tam 50, może 2 litry. A tutaj mamy troszkę mniej, no ale to jest, myślę, ok. Tutaj mamy wskazania ciśnienia w zbiorniku z azotem dla hydrauliki pierwszej i drugiej, a tu dla trzeciej i czwartej. Tu też mamy wskazania ciśnienia azotu dla różnych systemów. Tutaj mamy dla nosa opuszczanego w dół. Tak, mamy właśnie nitrogen i tu jest kąt, tu jest hydraulika pierwsza i druga, jest ciśnienie. Hydraulika trzecia i czwarta jest ciśnienie, dla zrzutu paliwa też jest, widocznie tu też jest to wykorzystywane i dla spadochronu, no widocznie ten azot też jest wykorzystywany, więc mamy takie tak wskazania ciśnienia, czy jest ten azot w tych systemach, także wygląda wszystko ok. Tutaj mamy wskazanie ciśnienia w hamulcu awaryjnym, także ciśnienie jest, tu by było ostrzeżenie czerwoną lampką pokazane, że mamy niskie ciśnienie, ale tu jest ok. Tu mamy czerwoną lampką ostrzeżenie takie, że mamy zaciśnięty hamulec postojowy, parkingowy. Tutaj możemy go odblokować klawiszem Shift N, ale w tej chwili tak dajemy Shift N, niech to będzie tak, hamulec postojowy niech będzie włączony. Tu mamy potwierdzenie, że jest włączony. A Shift B, hamulec Start Brake może być off w tej chwili, więc niech będzie. Tu na dole też mamy wskazania magistrali 36 V. Tutaj mamy odczyt voltów dla różnych tutaj sieci lewej, prawej, Essential Bus, Essential Bus 2, więc tutaj prąd jest ok. Tutaj tych przełączników nie musimy ruszać. Dobrze, więc idźmy dalej. Przygotowanie kokpitu teraz musimy zrobić. Dajmy tu sobie klawisz C, żeby przejść do pierwszego oficera. Teraz on tutaj z prawej strony ma, podnieśmy sobie to ramię i tu się upewnijmy, że ten przełącznik INS jest w pozycji GVU. Tak, to jest true heading, skąd ma być brany true heading dla INS. Tu jest GVU, to jest Earth Rotation Sensor. No okej, okay, tak ma być. Tu mamy tak tryb awioniki, w tej chwili jest off. Musimy dać na pierwszy stan, to jest zasilany. I w tej chwili musimy chwilkę odczekać. Tutaj musimy odczekać, czy się nam zapalą lampki, co będzie oznaczało, że awionika nam się tutaj no, rozgrzała. Teraz możemy też zobaczyć, że w środku kokpitu migają nam dwie czerwone lampki. Lewa oznacza, że nie jesteśmy gotowi do kołowania nawet, a prawa oznacza, że nie jesteśmy gotowi do startu. To sobie oczywiście, tak, musimy jeszcze ustawić kokpit, żeby te lampki nam przestały migać, co sobie będziemy tam sukcesywnie robić po kolei. No ale teraz czekamy na uruchomienie się kokpitu. Dobra, mamy to, tu widzimy, zapaliły nam się lampki, więc możemy teraz ten przełącznik dać w kolejną pozycję. To jest prepare, tak, czyli kokpit w przygotowaniu. Tu widzimy, nam się ustawia mapa na orbita 10. No mamy takie buczenie, ale to jest ok. Tutaj mamy jakieś testy chyba robione, więc musimy poczekać, aż to buczenie się zakończy. Dobra, ustawiło się tutaj wszystko. To, co miało się ustawić.
Tu jeszcze na panelu inżyniera możemy ewentualnie zrobić jeszcze testy. Tu mamy EGT, czy działają nam wskazówki, tak? Także ruszają się, jest OK. Dalej mamy jeszcze test tutaj oświetlenia dla silników. Tak, bo ten panel środkowy, tak oznacza panel dla silników. Tu mamy z prawej strony panel dla paliwa. Co do testów, coś tu jeszcze chyba było do przetestowania. Tutaj mamy do przetestowania wskaźnik, który nam pokazuje, pod jakim kątem jest nos zadarty do góry. Tu widzimy, że tak, możemy sprawdzić, czy ten wskaźnik działa, osiąga tam maksymalny pułap, jest OK. Tu mamy ustawienie na 11 stopni, taki ogranicznik, co pomaga nam się zorientować, żeby podczas startu nie uderzyć ogonem o płytę. No i teraz możemy sobie ustalić plan lotu i sobie to zrobimy w tym odcinku. Czyli przede wszystkim idziemy w Pilots i zobaczmy sobie, mamy coś takiego jak Orbita 10 Settings, to jest jedno okienko. I w Pilots mamy Orbita 10 Planner jako drugie okienko. I jeszcze do tego tworzę sobie mapę, co też nam się przyda, żeby widzieć trasę. Ja tu już mam wybraną trasę, także no dlatego, że już latałem wcześniej i ta trasa się zapamiętuje, to nawet jest na plus, tak, bo możemy sobie od razu lecieć tą trasą, nie musimy nic tworzyć od nowa. Tak, także lecimy, tu musimy podać lotnisko startowe, Kotikao, pas, z którego będziemy startować. W sumie dzisiaj jeszcze i tak nie polecę, ale mogę sprawdzić, czy wiatr mniej więcej się zgadza. Tutaj mamy teraz wiatr 0,4, więc wiatr mi się zmienił. Mógłbym poustawić teraz 14. Ale dobrze, na razie niech tak zostanie, bo możliwe, że przy następnych odcinkach ten wiatr już będzie dobry. I też ustawiamy tutaj kotika lotniska docelowego. U nas właśnie lotnisko w Aumatach. I też ustawiamy sobie pas, na którym będziemy lądować. Tutaj też trzeba sobie sprawdzić, jaki jest metar na lotnisku docelowym. Możemy to sobie zrobić w tutaj lokalizacja. Wybierz lotnisko i żeby wpisać Kotikao, szukaj, klikamy i mamy metar tego lotniska. Tu mamy wiatr z kierunku 240, to jest true heading 240, więc możliwe, że tak, teraz też powinniśmy lądować bardziej na pasie 23. Ale dobrze, na razie nie będę tego ruszał, bo tak jak mówię, jeszcze te wiatry mogą się zmienić, kiedy w następnym dniu będę już startował. Więc tak, mamy tu plan, możemy sobie, także mamy lotniska, tu powinniśmy sobie też kliknąć te przyciski Generate, które nam stworzą tak po prostu takie pierwsze punkty początkowe odlotu, tak, i tutaj też podejścia do lądowania przy lotnisku docelowym. Tak, tutaj widzimy te punkty, one właśnie tworzą się automatycznie po kliknięciu tych przycisków Generate. Warto to zrobić, żebyśmy mieli właśnie dosyć dużo czasu na podejście, na łapanie się na przykład na ILS-a, żebyśmy sobie tak płynnie tutaj wlecieli w approach. I dalej dodajemy sobie już ręcznie kolejne punkty na trasie. Tu nie trzeba ich jakoś aż tak dużo dodawać. Tak jak widzicie tutaj ja, no tu dodałem sobie jakiś punkcik zaraz po starcie. To jest ten punkcik, to jest fix pokro. Dalej sobie dodałem. Dam sobie jeszcze send to map. No, dodałem sobie ORN, to już jest WOR. Dalej też mamy fixa, dalej mamy też WORa. Fixa. I już mamy podejście do lądowania. No i żeby dodać punkt, to po prostu tutaj go wyszukujemy, dajemy search i mamy tu przycisk dodaj. Tak, dodaj go do trasy. Jeżeli to zrobimy, warto też sobie dodać lotniska zapasowe. No tak się przynajmniej robiło, tak? Latając realnie, możemy sobie dodać lotniska zapasowe, chociaż podejrzewam, że ich nie będę używał. I tak, żeby zobaczyć teraz lotniska zapasowe, to kliknijmy sobie Send to Route Manager, tak? Bo to nam stworzy te punkty tutaj, tak? Zaznaczy je i narysuje linię. I ja sobie dodałem poza lotniskami właśnie startowym i końcowym dwa lotniska.
Jedno gdzieś tak na środku trasy, takie lotnisko awaryjne, gdyby tak samolot się zepsuł gdzieś na środku trasy, to możemy tutaj lądować. I mam też lotnisko zapasowe tuż przy lotnisku docelowym. Tak, gdybyśmy nie mogli lądować na docelowym, to się skierujemy na to lotnisko. Mamy też zakładkę Beacons, czyli RM. Tutaj też sobie to wyślę na mapę, żebyśmy to zobaczyli. Tutaj chodzi o to, że w pobliżu trasy wyszukujemy sobie WORy albo RSBN-y, jeżeli je sobie zainstalowaliśmy z Tupolewa 154. No i tak dobrze je sobie rozłożyć po trasie. U mnie to się mniej więcej pokrywa z punktami trasy, bo przeważnie punkty na trasie to są też u mnie WORy, więc dobrze sobie takie punkty dać. Też przy lotnisku sobie dajmy jakiś punkt. U mnie to jest ten PS, to jest tak, RSBN. Właśnie po to, żeby móc się korygować na naszej trasie przelotu, tak? Jeżeli nasz samolot gdzieś za bardzo nie będzie się trzymał naszej trasy przelotu, to za pomocą tych punktów na trasie będziemy mogli się korygować. Coś podobnego jak to było w Tupolewie 154B. Tak, także mam te punkty dodane. Teraz wrócę na Waypoints i to dodam sobie do Route Managera i mamy teraz naszą trasę przelotu. Także też warto to zrobić, żebyśmy właśnie widzieli mapę trasy przelotu. Teraz zobaczcie, że mamy jeszcze Orbita 10 Settings. To mam wrażenie jest już dosyć przestarzałe okno, ale chyba tu wciąż parę rzeczy działa. Tutaj, jak czytałem takie pliki tekstowe, które są zawarte w samolocie, jeszcze po rosyjsku, one opisują, że trasę się używa, żeby zrobić trasę, to wcześniej się używało z tutaj planowania lotu, z tego okienka. I tam były skrypty, które konwertowały nam tą trasę na PPM-y, APM-y i RM-y. No ale to już nie musimy robić. Mamy to za pomocą tego okienka Flight Planner. Ale to okienko pozostało, bo tu mamy jeszcze dodatkowo parę opcji. Ogólnie jak mamy nowy lot, powinniśmy sobie wyczyścić pamięć. Mamy Core Memory, możemy zrobić sobie clear. Ja nie będę tego robił, bo to oznacza, że wyczyści mi się ten cały planer, ten cały plan lotu. I jak to sobie wyczyścimy i ustawimy sobie plan lotu, to powinniśmy teraz załadować to wszystko. Tu mamy Memory Load. Powinniśmy to sobie załadować do pamięci, więc klikam te przyciski, czyli punkty nawigacyjne, lotniska i beacony. Tak, wczytaliśmy teraz do pamięci. Tu dalej mamy przyciski Load i Save. Tu możemy sobie z plików czytać nasze plany lotu. No najpierw możemy to zapisać, później możemy to wczytać. Możemy też tutaj zrobić import samych PPM-ów, albo samych AP, albo samych RM-ów. Ale to wcześniej musimy zrobić sobie tutaj save'a, tak? I zapisać na przykład PPM-y do pliku i tak dalej. A teraz jestem na RM-ach, dobra. No, na przykład teraz waypointy weźmy, robimy save'a. No i wtedy możemy albo tu zrobić load, albo tu zrobić load, ten import. No teraz jest to dosyć zdublowane, no bo jak rozumiem to okienko Flight Planera zostało dodane później. I tutaj też zobaczcie, mamy opcję pokazywania na mapie tych wszystkich punktów. Tutaj nawet mi się już nałożyło. Ale dajmy sobie, że chcemy. O, PPM-y tylko. Tylko nie wiem, czy mi się teraz nałożyło wszystko. Dam tutaj jeszcze send. O, jest czysto. Ale wybiorę tutaj PPM-y, czyli waypointy. No i zobaczmy, że też mamy to samą trasę. Jedyna różnica, jaką widzę, to, że tutaj te waypointy są podpisywane jako PPM z numerkiem, który to jest punkt, tak? Na przykład tu mam PPM 8, więc patrzymy, tu jest 8, tak? Więc to będzie ten fix. A jak tu damy send to route manager, to też mamy tą samą trasę, ale zamiast numerków mamy no, nazwy naszych fixów czy worów, więc tu jest po prostu nazwami, a tu jest za pomocą settings numerkami pokazywane. Możemy też zobaczyć sobie AP, czyli nasze lotniska. Tu mamy AP1, AP3, AP4. Tylko tutaj AP na liście są numerowane od zera, a tutaj od jedynki, tak? Ale używając Orbita 10 powinniśmy właśnie mieć numery od jedynki, czyli 1, 2, to jest 3, to jest 4, tak? Tu tam pokazuje to na mapie.
Dalej tu możemy sobie zobaczyć też RM, czyli beacony i też je widzimy, tylko dorysowują nam się jeszcze jakieś linie dodatkowe, ale tak, to mamy też te beacony i też ponumerowane jako RM2, RM3, RM4 i tak dalej. Mamy też OPM-y, a OPM-y, tutaj nie mam żadnych OPM-ów, jak widzicie, jest po prostu kreska do lotniska teraz narysowana na mapie. No a OPM-y mamy tutaj, to jest alternatywna trasa, tak, alternatywne waypointy. I tutaj możemy sobie właśnie dopisać te alternatywne waypointy, można ich zrobić 10. Bo tu też należy pamiętać o pewnych limitach, że mamy 30 punktów waypointów PPM, później mamy 10 alternatywnych waypointów, później mamy 10 lotnisk AP i później mamy 10, nie, tu już nie mamy chyba limitu, dobra, to już jest nieistotne, bo to jest do korekty. Tak, także tak to wygląda. I tutaj możemy sobie właśnie dopisać tę alternatywną trasę, po prostu możemy sobie zrobić. Możemy sobie ustawić, ile będzie punktów na trasie, że na przykład 6 i teraz musimy uzupełnić 6 rzędów, czyli podając szerokość geograficzną, długość i wysokość każdego waypointa. No ja tu sobie dałem na 0, nie będę tego używał. Idąc dalej, tutaj mamy Departure Airport. To też jest ciekawa opcja, bo możemy sobie wskazać, z którego lotniska, z tej listy AP, z którego lotniska będziemy startować. Tak? Tu mamy, że z jedynki, czyli z tego zera tak naprawdę. Tak? Bo tutaj pamiętajmy, że tutaj powinniśmy liczyć to od jednego dla Orbita 10. Ale jak damy z dwójki i wyślę teraz routa na mapę, no tutaj tego nie widać, ale chyba tu będzie widać w takim razie. Tu wyślijmy routa na mapę. O, to widzimy, że naszą trasę zaczynamy z jedynki, czyli z tego lotniska, które tutaj jest, znaczy z dwójki teraz, tak? Wybrałem z dwójki, więc z tego lotniska startujemy. No i tutaj nam trasę pokazuje, że teraz powinniśmy lecieć do naszego lotniska tutaj w Moskwie i zawrócić dalej na trasę do Almaty. Tak, także tu wybieramy, z którego lotniska powinniśmy wystartować. No ale oczywiście ja zostawię sobie jedyneczkę. Tu odświeżmy. No, tutaj źle się to rysuje. Dajmy stąd. No okej. Okay. Tutaj mamy wartość paliwa, tak, ANZ. To jest dodatkowe paliwo, takie zapasowe. Domyślnie mamy 7000 kg, 7 ton do zabrania i to nam wystarczy na wykonanie takich dwóch kręgów nad lotniskiem. Na przykład jeżeli jesteśmy za wysoko, musimy zrobić holding, musimy sobie tak zrobić na przykład dwa kółeczka, to te 7000 powinno nam wystarczyć na zrobienie tych dwóch kółeczek. Jeżeli możemy wziąć mniej paliwa, na przykład na 5000, to nam pozwoli na zrobienie jednego kółeczka, a jeżeli damy 3000, to tak planujemy, że nie będziemy krążyć wokół lotniska, tylko tak od razu bezpośrednio wejdziemy w ścieżkę schodzenia. To nam wystarczy wtedy 3000 kg paliwa. Ja tu sobie zostawię 7000, tak jest domyślnie, bo rzeczywiście może się okazać, że będziemy za wysoko nad lotniskiem. Dalej tu mamy pewne rzeczy, których nie sprawdzałem, ale tak, możemy sobie nadpisać tak wiatr, jaki jest i możemy tu sobie wpisać prędkość wiatru w kilometrach, jak i kierunek wiatru. Tu mamy import tych punktów alternatywnych. Możemy to sobie wczytać z pliku, ale w sumie nie wiem, jak się to zapisuje. Jakbyśmy mieli zapisać te punkty. Może safe je zapiszę. Ale to co robi ten lot? No, dziwne to jest jeszcze dla mnie. Dalej mamy checkboxa do Alternate Beacon. Tu możemy sobie jeszcze dostawić 10 punkt PM, chociaż tutaj możemy sobie te PM, znaczy RM-y zrobić. Tu możemy sobie zrobić 10 RM, jako podajemy tutaj jego współrzędne graficzne i podajemy kanał albo częstotliwość, jeżeli to jest WOR. Tu możemy też wstawić alternatywne lotnisko, jako tutaj AP9. I tutaj możemy podać współrzędne lotniska oraz pasy, kurs pasa, tak? Pierwszy i drugi, jak i true heading tego pasa. Z tych opcji jeszcze nie korzystałem. Tutaj jest to dla mnie trochę o tyle dziwne, że w zasadzie możemy też podać te lotniska tutaj. Tak samo te RM-y możemy podać tutaj, więc po co tutaj sobie tak nadpisywać tą dziewiątkę, dziesiątkę? No, mamy taką opcję jakby co.
Dodatkowo mamy tu jeszcze airport info, możemy sobie na przykład wpisać na przykład lotnisko nasze docelowe, je pokazać. No i mamy tutaj pewne informacje, jak położenie tego lotniska, elewację, deklinację magnetyczną i pasy startowe razem z ILS-ami. No taka informacja, częstotliwości. Tutaj mamy new info, tego nie rozumiem. Tu możemy sobie poszukać jakiejś tak pomocy nawigacyjnej, więc dajmy sobie no, na przykład naszego wora DGZ. Dajmy sobie search DZG na odwrót. Tak, no wyszukał tego wora, ale tu mamy tylko podane współrzędne geograficzne. W zasadzie nie wiem za bardzo. No po co nam to w zasadzie, nie wiem. Tu mamy też jednostki w kilometrach, ale tu nie ma żadnych kilometrów. Nie wiem po co są te jednostki, więc to jest dla mnie zagadkowe. No ale dobra, nie będziemy z tego korzystać, ale tak pokazuje, że jest coś takiego, chociaż nie do końca rozumiem po co. Tu jeszcze lotnisko rozumiem, tak? Możemy podejrzeć sobie jakieś informacje. Więc no tu no, nawet może niepotrzebnie to skasowałem, zostawmy to sobie. Show, dobra. Także tak wygląda settings. Myślę, że jedyne do czego ja na razie to używałem, to żeby sobie ustawić tą ilość rezerwowego paliwa, jak i no, możemy sobie wyświetlać te punkty różne na mapie, ale równie dobrze i chyba nawet lepiej robić to sobie za pomocą tego przycisku Send to Route Manager. Także w gruncie rzeczy z tego okienka settings nawet niespecjalnie musimy korzystać. No chyba, że chcemy sobie też ustawić jakąś alternatywną trasę. Także tyle, mamy trasę wczytaną. Tak, tu najważniejsze jest, żeby tutaj wczytać trasę, zrobić te loady, żeby to nam się wczytało, wtedy nam tutaj się to wczyta do też tej mapy w kokpicie. Tak, tu widzimy, że to reaguje, jak ja dam mu load, to on tutaj reaguje i się wczytuje. Ok. Aha, tutaj widzę, że znowu mi się zepsuło. No taki tutaj niedociągnięcia są, dajmy sobie jeszcze raz trasę o, do mapy. Dobra. No, także tak wygląda nasza cała trasa. Kolejna teraz rzecz to załadowanie samolotu paliwem. Więc tu możemy sobie przejść na widok nawigatora. Tu jak zobaczymy, mamy całkowity dystans naszej trasy 3199 km. To jest dystans do lotniska. Tak, tu mamy przełącznik, który nam mówi, że mamy Road Distance to Airport. Możemy to sobie kliknąć i przełączyć na End of Route. Tu zobaczcie, że do End of Route jest no, ciut mniejszy dystans, tam o paręnaście kilometrów. To różnica jest tylko taka, że End of Route to jest, jak dajmy mapę, to można powiedzieć, że End of Route to jest no nie do lotniska, ale może gdzieś do tego miejsca, tak, do przechwycenia ILS-a. Więc ta odnoga jest ewentualnie usuwana, tak, jeżeli chodzi o te kilometry. Ale dobrze, zostawmy sobie całkowite do lotniska i teraz powinniśmy tak to sobie sprawdzić po to, żeby wiedzieć, ile mamy kilometrów na trasie. I teraz idziemy w Ground Supply, tutaj w menu. I tutaj mamy suwaczek, tak, tu mamy briefing, musimy sobie przygotować teraz, tak, no oszacować, ile paliwa potrzebujemy, a do tego jest właśnie potrzebne, tak, potrzebny nasz dystans w kilometrach. No i tu widzimy, że jest to prawie 300-200 kilometrów. Możemy też pójść, żeby to sprawdzić, w pilot i ten planer. I tutaj ten planer też nam pokazuje, no nawet więcej pokazuje, 3202 kilometry. Z czego jest różnica? Nie wiem, ale jest niewielka, tak? To jest tam raptem ile? 3 km, więc okej. No więc około 3200 km i tym suwaczkiem musimy sobie taką wartość ustawić tutaj, tak? 3200, w zasadzie taką miałem. O, 3200. Widzimy teraz, że przeliczają nam się tutaj kilogramy paliwa, ile trzeba wziąć, tak? Tu mamy fuel. Tu też jest ważne, że ten fuel jest dla załadunku no 7,5 tony.
No i przy przelotowym Mach 2.0. No tak będziemy lecieć, Mach 2.0. No i też załadunek mniej lub równe 7,5 tony. Tu mamy załadunek ludźmi i bagażami. Tu mamy presety takie załadunkowe. Możemy wziąć mniej 3700, albo właśnie 7500, albo 15000. Troszkę nie wiem, co w przypadku, jak rzeczywiście wezmę sobie więcej 15000, to co wtedy z tym paliwem? Ile ja mam wtedy wziąć paliwa? Nie wiadomo. Bo to jest tylko dla, tak, do 7500 obliczenie. Także dla mnie trochę dziwne, ale dobra. Więc dlatego wezmę sobie 7500 domyślnie załadunek. No i wtedy mamy, tak, tutaj total, ile trzeba paliwa. I trzeba 66,6 tony. I tutaj total to jest taxi plus takeoff. Taxi to jest 2700 na sztywno. Takeoff to jest landing plus trip. Trip z kolei to jest współczynnik, jakiś mnożnik 15,67 razy L, a L to jest nasz dystans trasy. I jest też jakaś estymata landingu 13 700 kg. No i tu mamy jakby tak wzór, jak to wszystko zostało wyliczone, więc tu mamy, ile potrzebujemy paliwa. Także mając tą wartość, teraz musimy przenieść to na te suwaczki. Tu mamy od razu też presety, możemy sobie ustawić te wartości paliwa. I tu widzimy, jak to się zmienia. Jeżeli ustawiamy ręcznie, to tutaj musimy też pamiętać o pewnych zasadach. Jeżeli musimy dołożyć paliwa, to najlepiej użyć tych zbiorników głównych, czyli tutaj ruszamy tym suwakiem. Jeżeli chodzi o tank 1 i tank 2, jeżeli będziemy tutaj lecieli Mach 2.0, to powinniśmy pamiętać, żeby suma tych zbiorników dawała nam 10 tysięcy. I w tej chwili tak jest domyślnie, więc jest ok. Tak? 6 plus 4 daje 10. Jeżeli chodzi o tank 8, to powinniśmy starać się tutaj dawać jak najmniej paliwa. Więc jeżeli chcemy dołożyć teraz do tego troszkę paliwa, chociaż ja mam, no muszę zdjąć tego paliwa, to najlepiej, no to mógłbym ruszyć tank 8 ewentualnie, żeby sobie zdjąć. Jakbym miał dodać, to ruszyłbym sobie main tank i tutaj sobie dodał, tak? Więc może rzeczywiście z tank 8 sobie zdejmę, żeby było teraz 66 600. Zobaczmy, czy da się to uzyskać. 66 tysięcy, no dałoby się, tylko... No dobra, niech będzie 700. Tak, także tu mamy teraz wartość, jaką chcemy sobie zatankować, ale to jeszcze nie zmienia nam ilości paliwa. Jak dajmy sobie też wyposażenie, paliwo i ładunek, to tu też widzimy, no tu widzimy dokładnie, ile jest no, tych zbiorników wszystkich. Także te suwaki nam pokazują rzeczywisty załadunek paliwem, a tu rzeczywisty załadunek pasażerami i bagażem. I teraz, żeby to sobie załadować, tak samo tutaj sobie załadowaliśmy 7500. To ładujemy sobie paliwo tutaj przyciskiem fuel i ta wartość nam się tu zmienia. I board też, załadunek ludźmi, no tu już był jaki był, więc się nic nie zmieniło. Teraz powinniśmy się też upewnić, że center of gravity dla taxi jest między 39% a 41% i to się zgadza, i tak samo dla lądowania. Tak, też się zgadza, jesteśmy między 39 a 41%. No jeżeli inaczej sobie tutaj zrobimy załadunek, że te center of gravity wyjdzie poza te wartości, czy to w dół, czy w górę, no to jesteśmy źle wyważeni, tak? Musimy ten załadunek wtedy zmienić, tak żeby właśnie trzymać się w tych granicach. No najlepiej, jak tu są 40, tak? Mniej więcej teraz tak jest. Tu jestem blisko 40, to jestem troszkę powyżej 40, ale jeszcze w granicach 39-41. Dobrze. Także tu mamy też obecne nasze center of gravity 39-95%. Możemy sobie jeszcze zrobić tak refill, jeżeli chodzi o olej, azot i spadochron. Tu moglibyśmy zrobić deboard, czyli opróżnić samolot z pasażerów, i defuel, czyli opróżnić paliwo. Tu możemy sobie dostawić schody, zasilanie zewnętrzne, zasilanie powietrzem z zewnątrz. Tutaj mamy podgrzewanie silników. Tu podejrzewam, że jak jest mroźna pogoda, tak, to moglibyśmy tu sobie jakieś podgrzewanie zrobić, na przykład, nie, tam 60 stopni Celsjusza. A tu
To nie wiem, co to znaczy. Znaczy, do czego to służy. External actuation. I mamy też statystyki samolotu, to już przy okazji wam powiem. Mamy tak hops time, czyli to jest całkowity czas, jaki spędziłem w symulatorze w tym samolocie, czyli operując tym samolotem, niekoniecznie latając, tak, tylko po prostu operując w tym samolocie, czyli 9 godzin. A tu mamy czas lotu, 4 godziny 44, a cykle, chyba ilość lotów to by była, tak, czyli 3. Przynajmniej tak to wygląda. Aha, jeszcze nie omówiliśmy sobie tego. Tutaj powinniśmy sobie też ustawić, domyślnie mamy 60 km, powinniśmy sobie ustawić, kiedy zrobimy zniżanie. Co to znaczy 600 km? To jest tutaj mapa. I tak, patrząc od końca, wyznaczamy 60 km, tak? Czyli od lotniska 60 km. No, znaczy 600 km, nie wiem, ile to będzie, gdzieś tutaj może powiedzmy, więc powiedzmy, że gdzieś tutaj zaczniemy zniżanie. Jeżeli sobie zwiększymy tą wartość, nawet do 1000 możemy zwiększyć, no to zaczniemy zniżanie dalej od naszego lotniska, tak, 1000 km. Jeżeli mniej, od 500 możemy zacząć, tak, no to będziemy gdzieś od 500, stąd już zniżać. No i teraz tutaj autor sugeruje nam wartość 600 km, że to nam powinno wystarczyć, żeby zdążyć się zniżyć, tak, żeby podejść płynnie już na lądowanie. Ja też zauważyłem, że tak, raz to się zgadza, czasami się nie zgadza, tak. Raz byłem nawet, miałem taką sytuację, że tutaj już w tym punkcie, jak miałem przechwytywać ILS-a, byłem na wysokości 10 km, a powinien być, no, powiedzmy kilometr, tak, na wysokości takiej, więc Nie zawsze to, no, jest prawidłowa wartość. Tu trzeba wziąć pewnie pod uwagę wiatr, tak? Jeżeli mamy wiatr w plecy, to nas poniesie szybciej i możliwe, że wtedy nie zdążymy się zniżyć. Więc ja sobie tutaj wolę wziąć jakiś zapas niż te 600, dajmy sobie na przykład 700. Tak, jak będę miał zapas, to będę miał czas, żeby sobie gdzieś na przykład, jak tutaj osiągnę już tak niską wysokość, to sobie jeszcze spokojnie podlecę, wyhamuję. Będę miał czas na to wszystko, a tak, no, ewentualnie musielibyśmy robić jakiś holding, żeby sobie zejść i dopiero wtedy wylądować. No i tak, jak to sobie tutaj ustawimy, ten suwaczek end of cruise, czyli kiedy zaczynamy zniżanie, to tak, czyli koniec przelotu, tak, i rozpoczynamy zniżanie, to wyliczą nam się czasy, estymaty czasowe, to po pierwsze, tutaj mamy czas na wzbijanie się, pokazany 500 km, tak, dystans 500 km, potrwa nam to 28 minut. Później mamy czas na przelot i będziemy na przelocie 56 minut. I później mamy zniżanie na dystansie 700 km do końca, tak, do lotniska docelowego. I zniżanie nam zajmie prawie 40 minut. I całkowity czas na trasie 2 godziny i 4 minuty. Także takie mamy estymaty czasowe. I tutaj też mamy pewne estymaty w kilometrach, tak? Tu mamy estymatę końca wzbijania się. I to jest dziwne, czemu to jest 2700 km, tego nie rozumiem. Tu mamy 500 km na climb. Tu mamy end of cruise, te nasze 700 km, to jest OK. Dalej mamy napisane constant climb i taką malutką wartością metrów na sekundę albo lub wzbijamy się schodkowo. O co tutaj chodzi? Tutaj, jak sobie właśnie otworzymy widok właśnie może tutaj z tego kapitana, schowamy wolant. Tutaj sobie powinniśmy właśnie ustawić wysokość, na której ustabilizujemy lot, naszą wysokość przelotową, tak? Taki pułap, gdzie ustabilizujemy lot i osiągniemy prędkość dwóch machów. Domyślnie jest to 16 tysięcy metrów, czyli 16 km. Tu możemy sobie też zmienić tym białym przełącznikiem z metrów na stopy, tak? Teraz to mam w stopach. To znaczy stopy, teraz tu podajemy w stopach. No ale używajmy metrycznego, tak? Teraz mamy w metrach. Tu mamy pokrętło, żeby to sobie zmienić, ten nastaw, a ja sobie zostawię 16 domyślnie. Tak, czyli wzbijemy się na 16 tysięcy metrów i tutaj wtedy przy danym liczniku dystansu, tak, tu mamy ten licznik z dystansem, tak, to jest nasza teraz całkowity dystans, który sobie tutaj ustawiliśmy też u góry,
całkowity dystans naszej trasy. No jak będziemy lecieć, to ten dystans, ten licznik będzie nam schodził w dół, tak? Aż osiągniemy zero przy lotnisku tak docelowym. Więc jak będziemy tutaj przy dystansie 2300 km, jak tutaj licznik ten pokaże 2300, to będziemy musieli wzbić się o 500 metrów wyżej. Tak, czyli wtedy tutaj ustawiamy 500 metrów wyżej, czyli 16500. Tak, i lecimy wyżej. Później polecimy tak kawałek i jak osiągniemy tutaj dystans jeszcze mniejszy, 1900 km, no to wchodzimy na 17 km i tak dalej. Czyli tu mamy takie wchodzenie schodkowe na 18 km maksymalnie. To jest po to, żeby samolot spalał mniej paliwa, tak? Im wyżej lecimy, tam jest powietrze rzadsze, spalamy mniej paliwa i tak jest lot bardziej ekonomiczny. Albo ewentualnie robimy constant climb, zamiast tego schodkowego wchodzenia, robimy sobie constant climb, że utrzymujemy prędkość pionową na wartości prawie tam 0,6 metra na sekundę. To oznacza, że tutaj mamy wskaźnik prędkości pionowej i wtedy tak tą wskazóweczkę musimy utrzymywać między tutaj tymi podziałkami, między pierwszą podziałką, bo tutaj pierwsza podziałka to już jest 1 metr na sekundę, a my mamy 0,6, czyli mniej więcej gdzieś tutaj. No i cały czas wtedy tak trzymamy, aż osiągniemy 18 km, więc kto jak to woli, ja będę używał tych schodków, tym bardziej, że komputer będzie mi podpowiadał też, kiedy powinienem też już wzbić się wyżej. Możemy sobie takie właśnie powiadomienia głosowe włączyć i to warto sobie zrobić. A żeby to włączyć, idziemy w tutaj opcję samolotu i Crew Orders. I tu zobaczcie, że mamy te same schodki. I ten sam suwak do ustawienia, kiedy kończymy tak przelot i zaczynamy zniżanie. Tak, ja tu też ustawiłem sobie 700, więc jest 700 potwierdzone. I tu mamy checkboxy, które domyślnie są wyłączone. Ja je sobie właśnie włączam, bo wtedy tak, dostaję takie powiadomienia, komunikaty od pierwszego oficera. Mamy waypoint alert, że zbliżamy się do punktu na naszej trasie. Możemy też sobie włączyć powiadomienie, że jest dostępna radionawigacja, jeżeli chodzi o korektę kursu. Tak, to oznacza, że jak nastawimy sobie tutaj w planerze, o tutaj mamy beacony nasze, jak dostroimy się do jakiejś radionawigacji, żeby robić korektę i będzie wszystko prawidłowo, to też dostaniemy powiadomienie, że jest tak correction available, że jest dostępna korekta, możemy wykonywać wtedy korektę. To sobie zobaczymy później podczas przelotu. I mamy też powiadomienia Flight Level Change, czyli właśnie te schodki. Tak samo jak tutaj mamy to zaprezentowane, to jest dokładnie to samo przeniesione. Więc tak tutaj jak osiągniemy dystans na przykład 2300 km, to też pierwszy oficer nam powie, że Flight Level Change, tak, że pora się wzbijać wyżej. I tu mamy jeszcze poinformowanie nas, że pora się zniżać, tak, że mamy 700 km do końca trasy i pora się zniżać. Także fajnie to sobie zaznaczyć, te checkboxy. No i dobrze, to na razie tyle, ale z tankowania i paliwa to jeszcze nie wszystko. Przejdźmy sobie teraz do widoku inżyniera. Tutaj mamy licznik spalania naszego paliwa. Musimy to sobie włączyć, ustawić ilość paliwa. Dajmy sobie jeszcze raz ten ground supply. I teraz tak, pierwsza rzecz to powinniśmy sobie tutaj ustawić, że będziemy na fazie lotu wzbijanie, climb. To jest ten fuel center of gravity flight phase, tak, czyli faza lotu, bo mamy wzbijanie, neutral to jest tak lot poziomy, czyli na trasie i w dół to jest descent. No my na początek będziemy się wzbijać. To jest ważne, żeby komputer wiedział, jak ma przerzucać paliwo, tak, w której fazie lotu jesteśmy i on wtedy wie, jak zarządzać tymi zbiornikami automatycznie. Tu możemy też sobie włączyć automatyczne trzymanie center of gravity. Tak, i teraz te pompy będą automatycznie nam przelewać paliwo. Jeżeli chcemy, możemy to robić ręcznie, ale ja sobie zostawię póki co automat. Tu mamy automatyczne sterowanie. I teraz powinniśmy tutaj ustawić przepływomierz paliwa, aby móc wykryć ewentualny wyciek paliwa. Tu jest ten przepływomierz. I to się robi tak, że bierzemy naszą ilość paliwa, jaką teraz mamy. Teraz mamy 66... No w sumie całkowitą ilość paliwa, 66,7,
Powinniśmy to zaokrąglić w dół na 66,6 w takim razie. I tą liczbę ustawiamy tutaj za pomocą tych cyferek. Tu mamy dziesiątki, więc tu idziemy na 60. Teraz jedynki tutaj na 6. I po przecinku też na 6. Pojechałem za daleko. A, wszystko źle. Wszystko źle, bo teraz będziemy się sumować. Więc w sumie powinniśmy to robić od końca. Najpierw ułamek 6, później tutaj 6. Jak się pomylimy, to musimy od nowa. Jest 66,6 i dajemy tutaj przełącznik, to jest full flow meter, dajemy z reset na run, jest run. Dobra, przełączamy to. Tu jeszcze zapomniałem, przy appu możemy sobie włączyć, tu idziemy w inżynier, panele silnika. Tak, tu mamy klimatyzację, możemy sobie włączyć tutaj z appu zawory 2. Tak, wtedy mamy klimatyzację z APU włączoną. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj wskazania paliwa, tak? Bo mamy tutaj zegary związane ze ilością paliwa. To są te tutaj trzy i ta kolumna wskaźników. Tutaj mamy napisane, tak, bak pierwszy i drugi. I jedynka i dwójka to jest na przodzie samolotu. To są zbiorniki też balastowe, z których się przelewa na przykład do ósemki. Tutaj mamy zbiorniki numer 4, jest lewy i prawy. Tu mamy dwie wskazówki, tylko one się pokrywają. Mamy tak wskazanie lewe i prawe. To są zbiorniki na skrzydłach. Mamy też zbiornik 5, też lewy i prawy. Też te wskazówki się pokrywają. I to też są zbiorniki na skrzydłach, tak bardziej z tyłu, tak, skrzydeł. Tu mamy zbiorniki 3 i 7. Trójeczka jest tak z przodu za jedynką i dwójką, także bardziej w środku samolotu, ale tak też bardziej z przodu. A siódemka jest z drugiej strony, bardziej z tyłu. I tu mamy zbiorniki 8 i 6 i szóstka to jest tak można powiedzieć w środku samolotu i ósemka na ogonie, całkowicie z tyłu. Także ósemka jest tutaj też balastowym zbiornikiem, z którego się przelewa później paliwo, na przykład do tutaj, żeby to sprawdzić, do czego się przelewa, najlepiej zobaczyć w pomocy, bo tu jest to ładnie pokazane. Tak, z ósemki przelewamy do 1 i 2 albo do 4 i 6. Tak zależy, w jakiej fazie jesteśmy. Jeżeli wzbijamy i na przelotowej, to z ósemki przelewamy do 1 i 2. A jak jesteśmy na zniżaniu, to z ósemki przelewamy do czwórki. To jest czwórka albo do szóstki. Tu jest szóstka na środku samolotu. A tu mamy sumę. Sumę paliwa. Tak, C to jest suma. Tutaj pokażę wam to, tak, z obrazkiem będzie lepiej to widać. Bo mamy też, tak, to C to jest S, to jest suma. A tu mamy wskazówkę PB, to się czyta, nie, RB. RB1, RB2, RB3 i RB4. I to są zbiorniczki, to też mamy sumę tych zbiorników. To są zbiorniki, które już mają tak styczność bezpośrednio z silnikami. Tak? Z tych zbiorników paliwo jest przelewane do silników. A tu widzimy ten układ, tak jak to wygląda. Jedynka i dwójka jest z przodu, ósemka jest z tyłu, to są balastowe. Trójka jest tutaj tak też z przodu, ale bardziej środka. Siódemka jest z tyłu, szóstka jest całkiem w środku. I czwórka i piątka na skrzydłach. Nie? Tak widzimy tutaj układ paliwa. I tu widzimy oznaczenia, to też można przeczytać oznaczenia, jakie są to zbiorniki z paliwem. A tutaj mamy nasze center of gravity. Tutaj też jest zabawa tak jak z Concordem, że trzeba przelewać paliwo, tak, bo im szybciej będziemy lecieli, tym będziemy musieli środek ciężkości samolotu przenieść na tył. No i robiło się to za pomocą po prostu paliwa. Także jak będziemy lecieli, to paliwo z jedynki trzeba będzie przelać do ósemki. Później dwójkę trzeba będzie przelać do ósemki. A jeżeli coś jeszcze trzeba będzie przelewać, to tu mamy to napisane, że tak, bo tu mamy instrukcję, jak sterować klawiszami to przelewanie.
tak, żeby nie robić tego przełącznikami albo automatycznie, jak to damy w off, to robimy, możemy to robić klawiszami, co jest dosyć wygodne, bo klawisze wiedzą, jak to przelewać najlepiej. Tak jak będziemy zbijali, to będziemy musieli dociążyć się na tył, czyli na aft, na rufę i wtedy robimy Ctrl End. I to oznacza, że zbiorniki, że paliwo będzie przelewane z jedynki lub dwójki do ósemki lub czwórki. Tak, to jest ósemka lub do czwórki, do tych skrzydłowych. A jeżeli będziemy już zniżali lot, to będziemy musieli środek ciężkości przenieść naprzód samolotu, czyli będziemy musieli przelać paliwo tutaj w descent na forward, czyli będziemy z ósemki przelewali do szóstki albo do czwórki, tak? Czyli z ósemki tutaj do środka albo do czwórki na skrzydło. Więc tak to ogólnie wygląda. Ja rzeczywiście jak sobie latałem, to też używałem tych klawiszy, które no tak naprawdę sterują tymi przełącznikami. Jak damy sobie, odpauzuję, jak damy sobie przelej mi teraz, tak jesteśmy powiedzmy w trybie climb, więc przelej mi naprzód, no to robimy control home. Dajemy control home i teraz paliwo przelewa się naprzód, czyli center of gravity będzie nam malało. Czyli ta strzałka, jak widzimy, no pokazuje coraz mniejsze wartości. Ale my powinniśmy się trzymać na żółtym trójkąciku tą wskazówką, tak? Bo żółty trójkącik nam pokazuje, jakie powinniśmy mieć center of gravity. No a nasza wskazówka pokazuje, jakie mamy obecnie center of gravity. Więc dajmy teraz w drugą stronę. Czyli dajmy teraz control home. Control home, o. Niech nam się przelewa. Tak, tutaj w climb, control home, przelewa się z ósemki do jedynki, dwójki. Czyli z ósemki przelewamy do jedynki, dwójki. Aha, dobrze, odwrotnie. Teraz na aft muszę się przelać, czyli dobrze, czyli control end muszę dać, żeby wskazówka poszła na wyższe wartości. Dobrze. Tak, control end i teraz przelewamy z jedynki na ósemkę. O. No tak, to jest ten przełącznik. I podchodzimy do trójkącika. I prawie jesteśmy. Tak więc możemy dać jeszcze raz control home i zaprzestać przelewania. Czyli control end. O, dobra. No, także tak wygląda najlepiej z tych klawiszy korzystać, jeżeli chodzi o trymowanie samolotu paliwem, tak? Więc utrzymywanie tej wskazówki na trójkąciku żółtym. No, ale jeszcze lepiej to oczywiście użyć sobie automatyki, jeżeli nie chcemy się tym bawić ręcznie. Tylko tu dajemy na climb i tu dajemy na auto. I on nawet już automatycznie też tam troszkę wyrównał, bo te lampki się świeciły, czyli coś tam przelał. Ale dobrze, tyle. Myślę, że tyle o paliwie. Dalej zobaczymy sobie już uruchamianie silników i to tyle. Cześć wam.